Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan i tak, ta gra wygląda trochę inaczej, co nie? To jest dalej Mount & Blade, ale dlaczego są tak niskie tekstury? Dlatego, że powiedziałem wam w ostatnim odcinku, że jest mod na bitwy w ilości 1000 ludzi. Czyli może być na przykład po 500 na stronę. Jednym słowem, wielkie, wielkie, wielkie obciążenie dla komputera. Mój komputer po prostu płacze, jak tylko tego moda włączyłem, raczej zaczął płakać. No teraz troszeczkę mniej, trochę przestał, ponieważ właśnie zmniejszyłem grafikę teraz na jak najniższą, tylko po to, żeby właśnie przetestować, jak bardzo będzie obciążony mój komputer, kiedy będziemy właśnie teraz oblegać ten zamek. Jak widzicie, tu jest w zamku jest 268 obrońców, co nie? Nas będzie, już wam mówię, w sumie zaraz zobaczymy, bo tak naprawdę teraz mamy tutaj zwołałem swoją armię, ale z tego co widzę to nie jest cała moja armia. Jest Bunduk, jest Lezalit, jest Deshavi, jest Artimener, jest Nizar. Nie ma Kleti i tak naprawdę nie mam pojęcia gdzie ona jest. Boję się, że do niewoli mogła wpaść. 4 dni temu była gdzieś w trasie, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co ona chce robić. Czekałem na nią, kazałem jej, żeby tutaj przyjechała, nie przyjechała, no niestety, szkoda, mogłem jeszcze chwilę poczekać, ale chyba to nic nie da, więc po prostu pójdziemy, zaatakujemy, zobaczymy jak to będzie działało. Przed chwilą miałem bitwę, to była bitwa 200 parę osób na 200 parę osób i tam czasami mi przycinało, z czego no nie jestem zbyt dumny, bo jednak mam kompa naprawdę dobrego, ale jak widzicie, ten mod może naprawdę bardzo, bardzo obciążyć w ogóle tutaj całego kompa. Kurde, drabiny. Miałem nadzieję, że to jednak nie będą drabiny, bo pomyślcie sobie 200 parę ludzi od początku na murach. Wyobrażacie to sobie? I po jednej drabinie będziemy wchodzić. Po jednej drabinie, tyle ludzi i jedna drabina. O Boże, dobra. Zróbmy to, 2 godziny czekamy na drabiny, atakujemy w nocy, czemu by nie? Zaraz zobaczymy. O, jakąś ofertę mam w kasie, za kogo? Za bojera jakiegoś kranego. 20 tysięcy dynarów, srebrze. Puh. Bierzem, 20 tysięcy, co z tego, że jakiś goście tam będzie, tam nas znowu atakował nasze wioski, ale z wiosek zarobimy, nawet nie zarobi połowy z tego, co zarobiliśmy właśnie za tego gościa. Jeszcze wcześniej też miałem drugiego gościa, który też kosztował chyba 16 tysięcy, więc tym samym mamona leci, kasa leci, więc jest bardzo dobrze. Dobra, poprowadź żołnierzy do szturmu. Nie mam pojęcia ile tu ludzi, o Boże, co tu się dzieje, już czuję te spadki FPS-u, wiecie co? Najlepsze jest to, że jak tylko widzicie, tu teraz jest rozmiar bitwy 1000, stopień trudności 129%. Tak jak wcześniej mieliśmy chyba 60 parę procent, to teraz mamy 129% poziomu trudności, a cały czas mam zredukowane obrażenia do jednej i drugiej na moim bohaterze. Jednym słowem, teraz jak widzicie tam już ile tych strzał leci, w ogóle patrzcie. Pokażę wam może o tak. My mamy 347 plus 83, to daje nam łącznie ilu? 430, coś takiego. Jak na razie widać, że o, nasi goście coś tam dają, radę strzelają, nawalają, bardzo dobrze, ale to jest przerąbane, ile ludzi tam jest w ogóle, patrzcie, pokażę wam to, patrzcie co tu się dzieje. Czajcie to, ja tu muszę sobie strzelcu wyprodukować. Na tym modzie patrzcie jaka tam jest w ogóle wielka masa tych w ogóle strzał. Jak moi huskarle tylko tutaj dojdą do murów i zaczną rzucać tymi toporami, to dopiero się zacznie. Jak na razie to tylko co tam łucznicy, bo tam mam strzelców ustawionych, mam 30 paru strzelców zabrałem ze sobą. Muszę wyprodukować jakieś, nie wiem, 200 strzelców, po prostu dać swoim ludziom z 200 strzelców, niech strzelają, niech rozwalają, niech zabijają. I w ogóle co tu się dzieje? Tak mało to, że my mamy bardzo dużo ludzi na mur w ataku, ale to też nas atakują i to wielkimi po prostu ilościami po prostu ludzi. Jednym słowem musimy się jakoś dobrze ustawić i po prostu ich nawalać naszych wrogów. Myślę, że sobie tutaj stanę i będę nawalał po prostu w tych co tam idą. Moi huskarle już wchodzą na drabiny, już, znaczy na drabinę, bo to jest jedna drabina na tyle ludzi, tam topory latają, wszystko lata tak naprawdę. Jak na razie jest bardziej niebiesko po lewej stronie niż czerwono czy żółto, więc to jest na pewno plus dla nas, ale myślę, że jak tylko wejdą tam na górę, to zaczną nasi ludzie po prostu umierać, dlatego też ja teraz próbuję jak najwięcej ludzi po prostu zabić z łuku, póki jeszcze mogę, póki jestem w stanie zabijać. Jak widzicie, te wszystkie topory, które tam się wbiły w ten mur, po prostu jednym słowem, jeden wielki rozpierdziel. Ja muszę sobie ściągnąć jeszcze jakiegoś moda na właśnie podbijanie zamków, bo widziałem, że są na multiku katapulty i do tego trzeba jakiegoś moda. O Boże, co tu się dzieje, jaka tu kolejka po prostu.
jak kolejka na otwarciu Lidla, po prostu jak wszyscy ludzie biegną na te promocje, po prostu tak samo moja ludność po prostu szturmuje ten zamek. Jednym słowem, jeden wielki rozpierdziel. Ja tutaj stoję na dole i ja po prostu siekam po prostu z łuku. Ile ludzi mogę zabić, tyle po prostu zabiję. Jak najwięcej. Zobaczcie nasze straty. Mamy 13 ranionych, 20 ranionych sojuszników. Mamy 63 zabitych już, 63 zabitych wrogów, więc jednym słowem teraz tego tutaj właśnie gościu był w ciężkiej zbroi, więc bardzo dobrze, że go zabiliśmy, ponieważ to była naprawdę ciężka jednostka. Chciałem tam kogoś zabić, ale nie mogę, bo po prostu nasi ludzie po prostu stoją tutaj i napieprzają się. Pomóżmy tym, może to odkorkujemy trochę, jakby nasi ludzie się wbili, Hurskarle przede wszystkim wbili się tam do zamku, to by było dobrze, ale widać, że nie da się tego osiągnąć w tym momencie, więc po prostu strzelajmy ile możemy. Mamy jeszcze 28 strzał, zdałoby się więcej, ale no niestety nie mamy jak tutaj uzupełnić, więc zabijmy jeszcze kilku, kolejny pada. Nasi ludzie prawie się udało im wejść, ale cały czas chyba stoją w tym samym miejscu nawet, więc kurde, jeszcze tylko trochę, jakby się mogli tam przepchać. Spróbujmy zabijać tych ludzi, którzy tutaj stoją na tym miejscu, albo w ogóle wszystkich, kogokolwiek zabijać, jak tylko ktoś wystawi głowę, żeby po prostu strzelać mu prosto w głowę, żeby zabijać, ale chyba nam się to nie uda, nie możemy się wbić do środka. Jakbyśmy mieli więcej łuczników, to może jeszcze dalibyśmy radę, ale niestety nie mamy aż tak dużo łuczników. Muszę wyszkolić więcej rodockich kuszników i po prostu naszym lordom, żeby po prostu w tych atakach na zamki czy na miasta po prostu po naszej stronie stało nam za plecami jakieś 200, po prostu taki stack 200 ciężkich kuszników, którzy po prostu by rozpieprzali tutaj całą tą ekipę na murze. Zabiliśmy już 109 ludzi, naszych zabito już 33, więc jednym słowem cały czas wygrywamy tutaj, ale dużo naszych też i raniono. Jak widzicie, tam jest po prostu jeden wielki... Boże, już nad nie wiem co tu komentować, jak widzę jak te strzały tam latają, to po prostu jednym słowem, what the fuck, co się dzieje, nie wiem co się dzieje, ale widzę, że tam gościu z toporem stoi, gdzieś tutaj idzie na bok, nawet wystawił nam trochę głowę, chyba go trafimy, tak, trafiliśmy go, ale go nie zabiliśmy, widać, że gościu jest twardy, ale teraz dostał drugi raz, trafiony, zabity, więc bardzo dobrze, cały czas nasi ludzie strzelają, ale cały czas się nie przebili, niestety cały czas w tym samym miejscu, tutaj wojska Weagirów dają radę się obronić, ale my tu cały czas napieprzamy. Zostały nam dwie strzały, musimy jakoś się dobrze wykorzystać. Dlatego też przyczajmy się. O, na przykład tutaj gościu z łuku strzela w naszych ludzi. Dlatego też spróbujmy prosto mu pięknie w twarz strzelić. I jeszcze jednego, myślę, że to będzie ta osoba, która tutaj stoi. Dostała, ale niestety nie padła, zdałyby nam się jakieś strzały. Podejdźmy tutaj, tu jest strasznie dużo śmieci, które może gdzieś tam jakieś tam strzały mają. Halo, czy to są jakieś strzały? Nie, nie ma strzał. Niestety nie mamy strzałów. Dlatego też zostaje nam albo po prostu pozbierać te strzały, które leżą tutaj na ziemi, tu są jakieś bełty chyba. Nie, są strzały, mamy dwie nowe strzały, dwóch nowych wrogów możemy zabić, ale to jest cały czas bardzo mało. Czy są jeszcze jakieś strzały tutaj? Bardzo bym chciał, może jakaś nasza, nie wiem, jednostka umarła, która po prostu strzała i jakaś strzała tutaj została? Nie, niestety nie. Widzę, że tam mamy jednego gościa, którego byśmy mogli zabić, więc musimy to dobrze wykorzystać, dlatego też podejdziemy sobie tam zaraz od boku i po prostu od boku spróbujemy załatwić ich. Widzę, że strasznie dużo ludzi tracę niestety. 106 ludzi jeszcze na zamku zostało. My mamy jeszcze jakieś prawie 300 ludzi tutaj na dole. Widzę tutaj strzały, ale niestety do nich nie doskoczę. Nie ma nawet tak najmniejszej szansy, ale tu chyba jakieś strzały leżą. Nie, to są miecze. Już mi się jemie po prostu od tego wszystkiego. Toporek bitewny. Czy ja tym toporkiem mogę rzucać? Prawdopodobnie. O, tu chyba strzała jest. Czekajcie. Nie, to jednak nie strzała. Nasi ludzie tam próbują cały czas wchodzić. Może i my byśmy mogli spróbować tam wejść. Jakby nam się udało, ale chyba nam się nie uda. Bo po prostu tutaj każdy chce się dopchać tam do środka. Pewnie tam jakieś przeceny mają dobre, po prostu wszyscy się pchają, no ale niestety my nie damy rady. Musimy czekać po prostu. O, tutaj widzę, że gościu nam się chyba wychyla. O, widzę cię, dzień dobry. Halo. Pięknie, w głowę trafiłem. I teraz jeszcze zostało nam, ilu ich tam? 73, więc nawet jeśli tracimy dużo ludzi, to cały czas wygrywamy. Ilu u mnie jest zabitych? 14, więc 14 prawdopodobnie Huskarli u mnie padło, więc będę musiał ich znowu wyszkolić. Co jest, no, bardzo, bardzo złe. I 40 po stronie naszego, naszych sojuszników, ale już po stronie wroga zostało tylko 64 obrońców, więc prawdopodobnie damy radę podbić ten zamek, ale jakie straty, bardzo duże straty, co mi się nie podoba, ale widzę kolejną naszą ofiarę, która prawdopodobnie dostanie z naszej ostatniej strzały, potem co najwyżej będę mógł mieczem rzucić, ale to mi się chyba nie opłaca, przynajmniej tak myślę. Strzały ząbkowe, gdzieś mogę strzały ząbkowe, tylko gdzie? Gdzie są te strzały ząbkowe? Gdzieś tutaj były strzały ząbkowe. Halo, ja widziałem strzały, jak tutaj chyba do góry wziąłem, czy gdzieś tu są wbite strzały?
chyba nie, ale widzę, że goście się wychylili. Strzelmy temu w głowę. Nie trafiłem, albo nie, trafiłem, ale nie zabiłem. Więc jednym słowem bardzo, bardzo, bardzo słabo. Topór dwuręczny, nie, nim nie mogę rzucać. Oddajcie mi mój łuk, gdzie jest mój łuk? Nie, to nie jest mój łuk. Gdzie jest mój łuk? Mój łuk zaginął. Mojego łuku już nie zdobędę. Niestety zostaje mi tylko po prostu rzucać chyba tą bronią, która tutaj na dole leży, czy po prostu tym mieczem. Chyba się udało, tak, udało nam się wejść, w końcu odkorkowaliśmy tam wszystko, więc prawdopodobnie teraz po prostu zrobimy jedną wielką siekę. Ale już wiem, że na tym modzie po prostu muszę jak najwięcej kuszników zdobyć, żeby te oblężenia miast po prostu były jedną wielką sieką z bełtów. Po prostu, jak widzicie, to już teraz tam może nie widać na murach tych wszystkich toporów, strzał, z bełtów i wszystkiego, co tam było, ale widzieliście wcześniej, jak to wyglądało, jak zaczęli moi ludzie po co napieprzać, a ja mam po swojej stronie tak naprawdę tylko wziąłem chyba 30 czy 40 rodockich strzelców, więc tak nie aż tak dużo. Moi sojusznicy mieli na pewno tam jakichś strzelców, ale to nie aż tak dużo. Jakbym wziął sobie tutaj na przykład taką armię, nie wiem, z 100 strzelców rozdał do naszych ludzi, bo nie sobie, ja sam będę z huskarlami chodził, ale żeby nasi ludzie mieli tych strzelców jak najwięcej, żeby po prostu w razie czego oni mogli po prostu rozwalić naszego wroga. I też widzę, że tutaj sprzedałyby się jakiś mod, gdzie, nie wiem, daje dodatkowe, nie wiem, drabiny do ataku czy coś w tym stylu, bo jednak jedna drabina na atak to jest po prostu za mało na tak wielką armię. I to nie mówię tylko z tego ze względu, że ja mam po prostu tam dużo ludzi i chcę tam wejść, ale pomyślcie sobie, że na zamku jest coraz więcej ludzi. Też na przykład miasto, gdzie będziemy pokazać miasto, tam będzie 300 parę ludzi. Jak jeszcze, kurde, jakieś lordowie będą w środku, to pomyślcie sobie atak na zamek czy miasto, gdzie będzie po prostu 500 ludzi. I to oni będą od razu na murach. No chyba, że my będziemy mieć, nie wiem, na przykład 600 ludzi. To wtedy może będzie, nie wiem, 600 do 400, czy 600, nie wiem, 550 do 450 i tak dalej. My jakąś przewagę tam możliwie, że będziemy mieli. Też musiałem wyłączyć ciała na ziemi, ponieważ jakbym mógł ustawić na max ciał, to pomyślcie sobie, jakby nagle tutaj leżało ile? Dokładnie zabito 258 plus naszych, plus ranionych wszystkich. No by było bardzo, bardzo dużo ciał, więc jednym słowem po prostu byśmy mieli przerąbane, bo mój komputer by prawdopodobnie wybuchł. I ja bym nie chciał, żeby mój komputer wybuchł, bo to jest moja bestyjka, tak ją nazywam. Tak, nazwałem swój komputer bestia, bo jakbyście ją zobaczyli, to po prostu to jest bestia. To jest bestia i tyle. Tam chyba nie potrafią zabić jednej osoby, trochę mnie to denerwuje, bo ja tam na pewno nie dojdę, ale popatrzcie się, ile tu jest luda. Ile tu jest, kurde, luda. Jednym słowem, po prostu, oni tu wszystko zablokowali. I wejście na dół, i wejść na górę. Tam są na pewno najlepsze przeceny w Lidlu, dlatego tak dużo ludzi tam siedzi, więc chodźmy tam, może się dopchamy jednak. Chociaż prawdopodobnie tych starych dziadków i tak dalej nie odepchniemy, bo oni jak się czasami potrafią pchać, to po prostu... No wiecie, oni mieli trening, oni za komuny mieli trening z karteczkami i tak dalej. My młodzi, no ja już może... No ja jestem jeszcze młody, 23 lata, to jeszcze nie jest taki stary. To tego nie pamiętamy, bo nas nie było, więc po prostu to jest tak jak jest i tyle. Dobra, ej, ludzie, weźcie zabicie tą jedną osobę, bo to jest jedna osoba. Albo wiem co zrobię, za mną. Cofać się, tak, wszyscy do tyłu, czekajcie, ustawię was, w ogóle ja was tu ustawię. Utrzymać tę pozycję, do tyłu, 10 kroków, do tyłu, spierdzielać tam za zamek gdzieś, gdzie was ustawiłem, za zamkiem, dobra, wypierdzielać za zamek. Come on ludzie, no do tyłu, nie rozumiem co ci mówię, do tyłu masz gościu iść. Jeszcze raz, kolejny, ty, do tyłu, bo ci też, no idźcie do tyłu. No idźcie do tyłu, panowie. A oni będą za mną szli, tak? Utrzymać tę pozycję. I do tyłu. Do tyłu? Do tyłu? Come on, panowie, come on. Idziemy. Chodźcie za mną. Teraz pójdziecie pewnie. Chodźcie za mną. Dawaj, panowie, dobra, odkorkowało się, dobrze, leci strumień. Dawaj, w dół, panowie, do mnie tutaj, szybko, wszyscy do mnie. Teraz jeszcze tak, zgrupować szyk, F2, zgrupować szyk,
Zgrupować się tutaj taką jedną piękną małą tutaj armijkę wokół mnie utworzyć. Kółeczko, kółeczko, tak, wszyscy do kółka. Nie szczelcy, wszyscy, ja chcę wszystkich, żeby wszyscy. Rozkazy formacji, zgrupować szyk. Do tyłu 10 kroków, dawać, odkorkować to wszystko. I pokażcie mi, gdzie ta jedna osoba się zablokowała. I utrzymać tą pozycję, dawać panowie tutaj, zgrupować się, utrzymać tą pozycję, dawać, szybciej, podwójnie schody z jednej strony i z drugiej strony, żeby odkorkować to jak najlepiej, dawać. No, powiem wam, że nie myślałem, że kiedykolwiek będę musiał to robić, ale właśnie zarządzam tak wielką armią i po prostu każę im ustawić się gęsiego, tak jakby tutaj nie, dzieci w przedszkolu było. I za rączki, i parami, panowie, dobrze, ładnie tutaj, o tak, w szeregu, w dwuszeregu zbiórka, panowie, dawać. Niedługo święta są, to ja tam będę tak, powiem wam, jestem w straży grobowej, nie wiem czy to wiecie, u mnie na Podkarpaciu jest takie coś, że Wielkanoc przy grobie Jezusa i tak dalej, w kościele stoją właśnie strażacy, czy to z OSP, czy właśnie jak my to jest grobowej, w pełnych mundurach z lancami, czy halabardami, wszystko dalej, i tam często mamy też musztrę, to troszeczkę wiem o co chodzi. No więc... Oddział? W dwuszeregu zbiórka? Dawać, panowie. Dwuszeregu, jeszcze kilku, dawać, ustawiać się. Jak to ma być dwuszereg? To ma być wojsko? Ech, dobra, w lewo. Zwrot. No, nie słuchaj mnie, wojsko to jest sam pójdę tam załatwić ich. Dobra, tylko stójcie tam. Ha, będę pierwszy. Okej, dobra, tego się nie spodziewałem, że takie coś może być w tym modzie. Ciekawe, czy... fajnie jakby był jakiś mod, gdzie właśnie bym mógł wydawać jakieś komendy takie właśnie w lewo, wzrost i tak dalej. Wiem, że jak są ci... na multiku są tam różne takie te legiony czy i tak dalej. I tam właśnie są wydawane komendy, tam wchodzą w szyku i tak dalej, w szeregu. Powiem wam, że mi w realu starczy, że czasami muszę na świętach i tak dalej chodzić w mundurze, w szeregu, więc w Mountain Blade akurat mi się nie chce, wolałbym właśnie zarządzać taką armią. Dobra, teraz powiedzcie mi, gdzie jest ta osoba, która się zablokowała. O Boże! Ja na ty... Tak długo na to czekałem! Dobra. Nie to. Tabem. Dobra. 14 zabito, kogo zabito? Niestety Huskarli. No, szkoda, ale walić to. A my 259 zabiliśmy. O Boże! Bierzem. Korsarza nie chcę. Patrzcie w ogóle, jakie są tekstury teraz do dupy. No ale wiecie, jak chcecie, żebym grał na tym modzie, gdzie będzie w pizdze po prostu ludzi, będą epickie po prostu bitwy, to jednak trzeba po prostu czasami troszeczkę gorszą jakość tutaj wybrać. Dobra, komu bym coś chciał dać? Pani Kleti ma jeden zamek, dwie wsi. Kto mi tak dobrze służy? Deshavi nie ma zamku na przykład. Lord Nizer nie ma zamku. Dejmy Deshavi, ale to się wtedy lordowie wkurwią, ale co mnie to obchodzi? Jak się wkurwili bardzo? Z 21 na 31, z 19 na 18, 24... Okej, o jeden w dół widzę im poszło. Więc zaraz jakąś ucztę zrobimy, jak się skończy wojna i będzie dobrze. Dobra, więc teraz prawdopodobnie tu będzie mało osób. Dobra, więc wiecie co? Ja teraz prawdopodobnie spróbuję jak najszybciej może nie zakończyć wojnę, ale pójść na tereny Rodoków, zrekrutować jak największą armię strzelców i myślę, że jeszcze może w tym odcinku, nie, w tym odcinku już nie zdążymy niestety, to może pojedziemy sobie jeszcze chwilę po terenie i znajdziemy jakąś bitwę jeszcze jedną, bo chciałbym Suno i Praven podbić, ale to już wtedy taką naprawdę wielką ekipę, tak z 500-600 osób, żeby zaatakowało ten zamek, co by było po prostu epickie, dlatego też teraz właśnie lecimy. Czy lecą wszyscy za mną? Większość przynajmniej. Lećmy do Dirim. I pani Kleti przyjechała. Teraz, ale patrzcie ile ona 24 jeńców ma. Bardzo dobrze, ile w ogóle mam hajsu. O Boże, mam tyle hajsu, że ja pierdzielę. Szkoda gadać, ale patrzcie, wszystkie moje wioski, raczej może większość moich wiosek jest splądrowane. A to dlatego, że no po prostu pozwoliłem chwilę jeździć tutaj lotem, bo zajęłem się czym innym tak naprawdę. Dobra, chciałbym tak, żeby tutaj Huskarli oddać, muszę nowych wyszkolić na pewno i strzelców też oddać. A bym chciał swoją konnicę z powrotem, czyli po pierwsze przywódców, łowców, niewolników, którzy są po prostu zajebiście, bo teraz tyle ludzi mogę po prostu tutaj ogłuszać i tak dalej. Chciałbym swoich rycerzy, ależ oczywiście, piechurów, super. Katów niewolników, super. Siostry miecza, czemu by nie. Zbrojnych, oczywiście. I to tyle.
To tyle, to tyle. Pokażcie mi tą siostrę miecza, jakie ona ma statystyki, tak naprawdę bym chciał zobaczyć. Tylko sobie jeszcze coś tu kupię, okej, okej, tyle. Więc teraz tak, tu pokażcie mi tą siostrę miecza, czy ona ma jakieś fajne statystyki, opowiedz mi o sobie. Ma 22 poziom. 140, 140, 140, 140, 140 i tak dalej, spoko w sumie. Paryzmy dużo, ale to walić to z siłę, 11. No, tak sobie. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Kat niewolników, nie, przywódca niewolników ma staty 130, czyli siostra miecza ma większe sprawności, ale on ma większy potężny cios, więc mocniej bije, za to ma mniej HP, to trzeba pamiętać. Swadiański rycerz ma więcej w pojedynczej broni, dwuręczna i tak dalej, jest tak samo prawie, tylko troszeczkę mniej o ciosy miecza, ale za to ma żelazną skórę 5 i potężny cios 5, do tego posługiwanie siebie tarczą na 6, to bardzo, bardzo dużo. Dobra, więc teraz myślę, że tak. Na razie powiem swoim ludziom, żeby jak chcę zakończyć kampanię, odesłać wszystkich do domów. Tak nie potrzebuję już tutaj wszystkich sił. Niech się rozejdą po całym moim kraju, niech pozbierają ile ludzi się da. Ja spróbuję teraz jeszcze, bo mamy 20 minut dopiero nagranego, więc spróbuję jeszcze jakiegoś wroga znaleźć, więc podjedziemy tutaj pod Suno. Atakuje którą mi? Mioskę? Miejscowość? Emirin. O, jak miło, żeś tutaj przyjechał. Panie, po prostu spełniłeś moje sny. Bo chciałem wam pokazać jeszcze, jak atakuje. O, chodźmy tutaj, czekajcie. Zaatakuj wroga. Jak atakuje konnica, której jest, już wam mówię, no ze 136 na pewno konnicy, plus jeszcze konnica naszego sojusznika, więc jednym słowem. O kurde, to będzie atak, tylko jakbyśmy takie ładne miejsce na ten atak znaleźli. Myślę, że jak się tam wycofamy, patrzcie jak to wygląda, o Boże. To jest zajebiste. Walić grafikę, że troszeczkę słabsza. Uczucie dowodzenia tak wielką armią jest tak zajebiste, że po prostu kto ma możliwość grania na tym modzie i mu komputer nie wybuchnie, to serio polecam, popatrzcie się teraz tutaj jak to wygląda. Jak to wygląda? Ile my tu mamy armii po prostu? Jakby to jakoś zgrupował lepiej, to by było na pewno dużo lepiej, ale no nie, tu flankujemy, po prostu ostro flankujemy. Dobra, walić to, że pod górkę, walić wszystko, jedziemy. Ja po prostu wyprzedzę. O, patrzcie, jak to ruszyło nagle. I cała ta armijka, zaraz będzie niebiesko na boku. Ej, gdzie mnie zatrzymaliście? Dobra. I patrzcie, co tu się dzieje, jak wjechali w nich po prostu. I tylko niebiesko, nie nadąża się pokazywać to wszystko na boku. Niebiesko, czekajcie, ja to może screena w ogóle zrobię. Patrzcie jak wrogowie spadają, już kurde lecą w dół. Zajebiste i jeszcze raz zajebiste. Ja się nie mogę doczekać jakiejś bitwy 500 na 500, albo nie wiem, moich 100, 140 na nie wiem, na jakąś 800. Po prostu to było idealne, tak. Moja kawaleria na te 800 ludzi jakby tak szarżowała, ale to było po prostu piękne. Muszę kiedyś taką bitwę zrobić i na pewno taką bitwę zrobimy w tej serii. Po prostu będę chodził, szukał, nie wiem, zbierał lordów naszych przeciwników w innym miejscu, po prostu tak chodził, żeby po prostu taką wielką armię z przeciwników zebrać i ich zaatakować. Dziękuję ci za pomysł, panie, ratujesz nam nasze życia. Bez ciebie byśmy zgubieni, no chyba nie, ale spoko. Na plus, oczywiście dostajemy statystyki. O, a czyli na statystyki, tutaj te... A nie statystyki, tylko... Jak co ja miałem mówić? Relacje z Matyldą, nie wiem jak ona tam miała. Jeszcze możemy kilka osób wziąć. Bierzemy. Ale będę miał jeńców po tej wojnie, Boże. To jest po prostu zajebiste, patrzcie. Tutaj mam już 30 jeńców, będę miał 50. W drugim zamku mam chyba z 100 paru jeńców, więc jednym słowem po tej wojnie naprawdę będziemy bardzo, bardzo bogaci. Walić to, że wioski nam trochę ograbili, będziemy bogaci i tyle. To wam mogę powiedzieć, będziemy bogaci. Dobra, myślę, że tych rycerzy sobie schowamy na razie tutaj. Będziemy rekrutować nowe wojsko i po prostu cały czas nowe wojsko szkolić, bo jednak potrzeba nam więcej ludzi. Potrzeba ludzi nam też do naszych innych lordów. Też muszę w końcu znaleźć kolejnego lorda. Nie wiem, kto mi jeszcze został z tych NPC-ków tak naprawdę. Czekajcie, pokażcie mi informacje postacie. Gdzieś tutaj powinny być te postacie. Rolf, nie. Imra, nie. Lecimy w górę. Lady, książę, król. Katrin. O, Katrin muszę znaleźć. Jeremusa mam. Kogo jeszcze? Firentisa mam. Borsze mam.
Ala Jena mam. No to większość chyba mam już tak naprawdę. Bachestura, mam Bachestura, dobra. Tak, mam Bachestura? Mam Bachestura. No to chyba większość mam, więc szkoda troszeczkę, że tak szybko oddałem im ziemię i tak dalej, nie wytrenowałem ich na tak jak Kleti po prostu, żeby bardzo dużo lepszą tą zbroję mieć i tak dalej. O, kolejna 35. O, moich wieśniaków! Moich wieśniaków! Nie to. Moich wieśniaków atakować, tak? Ja wam dam. A w ogóle jedźcie, panowie, ja chcę to zobaczyć. Po prostu, nie wiem, nie wstrzymać ogień. Atakować. Nie wiem, wszystko jedno. Atakować i gdzie są te ostrzału. Strzelać bez rozkazu. Ja to chcę zobaczyć, jak to na tej minimapce uderza po prostu w to małą armijkę, to 136 konnicy. Po prostu, wow, jak to będzie epickie. A, i szkoda, że pod górkę, wiecie? To jest troszeczkę lipa. I też szkoda, że takim wężykiem bardziej idą, o, już atakują, już powoli zaczną spadać nasi wrogowie. Trochę źle się ustawili, dobra, postrzelam sobie może trochę. I patrzymy się na licznik. Leci w dół. Dobra, okrążyli ich właśnie. I leci w dół. I to tak nieźle leci w dół. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Będę musiał im za każdym razem rozdawać te rozkaże, żeby zgrupowali się, chyba wtedy będą jak bardziej bliżej siebie jechać. Co w sumie też jest dla mnie dobre. Tylko też nie mogę za blisko, bo w dwuszeregu atakować kawalerią normalnie by byłoby spoko w normalnym świecie, ale tutaj nie za bardzo. Dlaczego? Ponieważ jak pierwszy atak kawalerii uderza, to potem ona po prostu staje w miejscu i tej drugiej kawalerii z tyłu nie przepuści. Co jest troszeczkę złe, no ale jednak to jest taka gra i po prostu nic tam się tutaj nie... nic nam tutaj nie pomoże. Twoje stosunki z państwem o nazwie Północ uległy polepszeniu ze 100 na 104. No, chyba wiadomo, że moje państwo to tutaj będzie bardzo dobre i po prostu bez żadnych innych problemów. O Boże, rycerzy tutaj mieli. Patrzcie jakie kurde. Macie tutaj tych, dajcie mi rycerzy. Sędziów wezmę, rycerzy. Zbrojnych sobie weźmiemy też. Kuszników nam nie trzeba. Piechurów możemy wziąć, ich wytrenujemy. Harcownika nie, no to rekrutów, wracamy z rekrutami, dobra. Okej, okay. O tu jeszcze możemy, nie możemy już innego, dobra, okej. Okay. No to myślę, że to na tyle, chciałem dzisiaj taki odcinek, gdzie właśnie chciałem wam pokazać tego moda na większą bitwę. Na większe bitwy, oblężenia i tak dalej. Więc myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie jakąś epickie obleganie Suno lub Praven. Prawdopodobnie Suno zaatakujemy pierwsze, bo jest bliżej nas. Ale już patrzcie, nasza północ się rozrasta, tak? Tu byśmy mogli jeszcze zamek Ismirla zaatakować. Ismirala. Ale czy ja chcę go? Kuda został stracony przez Wyagirów na rzecz właśnie Saranidów, którzy właśnie się bardzo, ale to bardzo rozrośli, prawie tak jak Rodokowie, więc kurde, będzie naprawdę ciężko z nimi wygrać, więc niedługo prawdopodobnie będę musiał zaryzykować wojnę z Saranidami i zabrać im na przykład taki Kudan lub na przykład Halmar, co by było naprawdę wielkim boostem dla naszego skarbca i dla naszych ludzi. Dobra, mierzę o to, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa, see ya!